czołem, czołem. Pojeździliśmy już sobie nowością Hondy XADV, czyli terenowym skuterem. Ja mimo wszystko nadal będę nazywał ten pojazd skuterem, chociaż tak jak przy dzisiejszej porannej rozmowie z Polem, z głównym PR-owcem firmy Honda na Europę, on twierdził: Szymon, przecież ci tłumaczyłem tyle czasu, że to nie jest skuter, to jest motocykl. No więc po pierwszych jazdach tym pojazdem rzeczywiście charakterystyka bardziej przypomina jazdę motocyklem niż skuterem, aczkolwiek oczywiście pewne elementy skuterowe pozostały. To pojazd bazujący na Integrze tak naprawdę. Podobno aż 80% ramy jest tożsame z Integrą, więc tutaj zmian jest tylko trochę. Silnik jest umiejscowiony w centralnej części z przodu, dlatego ten przekrok typowy dla skuterów jest nieco wyższy, ale mimo tego wygospodarowano całkiem spory 21-litrowy schowek pod siedzeniem, do którego można zmieścić kask. Prawdopodobnie nie każdy się tam zmieści, ale możemy go schować spokojnie. Jeżeli jeździmy w otwartym, to w ogóle nie będzie z tym kłopotu. Jazda motocyklem przypomina bardzo to, z czego Honda ostatnio słynie w ostatnich latach, czyli dwusprzęgłowa przekładnia, skrzynia biegów zautomatyzowana, ulepszona według Hondy. Rzeczywiście ma się wrażenie, że te zmiany biegów są jeszcze szybsze, jeszcze precyzyjniejsze. Na oczywiście dwa tryby pracy, zwykły i nieco bardziej sportowy, wtedy XADV wkręca się na jeszcze wyższe obroty przy zmianie. Jest to przyjemniejsze do agresywnej jazdy. Jeżeli chcemy po prostu pojeździć kontemplacyjnie, to zwykły drive mode, czyli zwykłe ustawienie skrzyni w zupełności wystarczy. Jeśli chcemy jeździć trochę ostrzej, warto przełączyć się na eskę. Zawsze mamy też do dyspozycji zmianę biegów guzikami na lewej stronie kierownicy. Tutaj możemy też podbijać biegi lub je zrzucać. To jest przydatne, zwłaszcza przed wejściem w zakręt, dobrze pomóc temu motocyklowi zrzucić bieg i czekać na lepsze odwijanie z zakrętu. Co jeszcze można powiedzieć o skrzyni, to fakt, że zawsze możemy przełączyć ją na tryb manualny, czyli pozostawić absolutnie do własnej decyzji to, czy będziemy zmieniać bieg, czy go nie będziemy zmieniać. Działa to bardzo szybko, przerzucamy po prostu lewym guzikiem na prawej stronie kierownicy. Mogliśmy też przejechać się kawałeczek szutrem. Co ciekawe, ten pojazd nie jest wyposażony w kontrolę trakcji. To akurat fajnie, bo tej mocy nie jest tak bardzo dużo. Jest to trochę powyżej 50 koni. Za to brak kontroli trakcji zdecydowanie fajnie wpływa na możliwość lekkiego postawienia bokiem na szutrze tego pojazdu. Niestety system ABS, który został zamontowany tutaj, nie jest wyłączalny. No i tutaj możemy się odrobinę zdziwić, kiedy zaczniemy hamować, a system zacznie agresywnie atakować i no niestety to hamowanie nie jest tak skuteczne na szutrze, jak mogłoby być bez systemu ABS. Kiedy patrzymy na ten pojazd, mamy wrażenie, że jest to skuter, aczkolwiek zastosowane w nim koła są dość duże. Przednie to jest 17 cali, czyli jak w większości motocykli sportowo-turystycznych, natomiast tylne koło to jest 15, a ci, którzy pamiętają, 15-calową obręcz miały nie tylko przerabiane na felgę od syreny Junaki, ale też kultowy pierwszy VMAX. On też miał 15 z tyłu. Teraz taki rozmiar koła mamy w skuterze. Standardowo motocykl wyposażono też w dość łatwą w obsłudze regulację szyby. Możemy sobie ustawić, jeżeli jesteśmy nieco wyżsi albo wolimy, żeby nam mniej lub bardziej wiało. Także jak najbardziej taka regulacja jest tutaj możliwa w nowej Hondzie XADV. Czy taka Honda się przyjmie? Czy taki pojazd znajdzie swoich zwolenników? Wydaje mi się, że tak. Jak mawia jeden z przedstawicieli polskiego rynku motocyklowego, jest nowy model, będzie się sprzedawał.
Prawdopodobnie tak będzie też z Hondą, chociaż cena za nią jest naprawdę imponująca. Chociaż kiedy weźmiemy pod uwagę inne maxi skutery na rynku, to jest jak najbardziej adekwatne. Czy jest to zupełnie nowy kierunek, czy inni pójdą za Hondą i będą robić także podobnego typu pojazdy? Czas pokaże. Na razie mamy XADV-a, cieszmy się nim i kto tylko może, niech spróbuje, bo jest to naprawdę ciekawy pojazd.